Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Gothiku. Wybaczcie, ale nie zapisałem ostatnim razem właśnie gry. Wiedziałem, że przydałoby się to zrobić. Przy okazji, kolejna mikstura szybkości. Powiem wam, że one są naprawdę nieocenione. Ja szczerze mówiąc żałuję, że ich wcześniej nie używałem. Znaczy, nie żałuję, że ich wcześniej nie używałem, bo oczywiście teraz mi są bardzo mocno przydatne. Aczkolwiek żałuję, że wcześniej się na nich nie skupiłem i na przykład nie kupiłem ich, wiecie. Cholera, patrzcie, poszukiwacz się tutaj zrespił. Dwóch nawet poszukiwacz się jeszcze tutaj zrespiło. Cholera, jasne, nie, najgorzej, nie chciałem tego. Ich to nie było wcześniej. Jestem pewien, bo ja tutaj zabiję dopiero co jednego. Chyba, że... Czekajcie. To jest ten sam zapis, spokojnie, nie martwcie się. To stanę chwilę później, tylko po prostu tam został zrobiony kilkanaście sekund później. Żeby był po prostu stałym save'em, a nie z quick save'em, bo niestety ten quick save się lubi bugować. Nie, dobra, jednego zrobiłem... O Jezu, to jeszcze dwóch tutaj jest naprawdę... Ja pierdykam. Zabić ich to mało. Naprawdę tych poszukiwaczy jest wszędzie dużo i... Wiecie, co jest najgorsze, że oni nawet nie są jakieś specjalnie... Mocni, w sensie ani mocni, ani nie dają ultra dużo cholerę. Jakby, no to nawet wiecie co, powiedziałbym, że ich jest więcej niż prac świecącego ludzi. Więc, no tak jakby musieli sobie zrekrutować jeszcze nowych, tutaj powiedzmy ludzi do tego. Właśnie, ale tutaj, tak jak powiedziałem, no oni stoją tak narzucają dróg, że żeby nigdzie się nie dało dojść bez problemu, nie? O cholera, tylko nie... Właśnie, miałem nadzieję, że mu burza właśnie nie wejdzie, bo oni mają po trzy czary mniej więcej, jeśli nie mylę. Małą burzę ognistą. Kurczę, coś tam jeszcze, nie pamiętam teraz dokładnie co. Ble ognia, małą burzę i deszcz. Właśnie, znaczy nie wiem, czy mały deszcz ognia to się nazywa, czy też nie. Mniejsza. Miałem miksturkę, chociaż teraz kurczę, głupio zrobiłem. Dobra, najwyżej sobie wczynam ten save, pokonamy go jeszcze raz. Bo wiecie, jakbym teraz gdzieś padł po drodze, to tak trochę słabo. Bo miksturka mi się tak naprawdę marnuje w tym momencie. A już jedną miksturę w ten sposób zmarnowałem, tylko że no, powiedzmy, że był powód. To dosyć bardzo duży powód. To było mniej więcej ze dwa odcinki temu, jak się nie mylę. Rola mniejsza. W którą stronę to było? Nie pamiętam szczerze mówiąc. Latarni morskiej, to nie do latarni morskiej. Chcę iść tylko tędy. To do latarni morskiej też można było tutaj dojść. Czy tutaj na mnie rzuca tak bardzo? A wilki, dobra, to wilkami też nie przejmuję z całym szacunkiem, naprawdę. A nie chcę mi się czemu z tego robić. Jak widzicie w ogóle tutaj tak. By the way, tylko chcę powiedzieć, że po Gothiku da się w większości bez mapy, bez minimapy chodzić. A wiecie dlaczego? Bo to jest gra, która nie ma jakiegoś ultra dużego świata. Trzeba to przyznać, no ta gra nie jest jakaś niesamowicie wielka. Dlatego też można tutaj rzeczywiście grać bez, tak jak powiedziałem, minimapy. To jest coś jeszcze, co by mnie interesowało, no tam nie. Ale wiecie co, jeszcze raz chcę zajrzeć do tamtej jaskini. Naprawdę, szczerze, jestem święcie przekonany, że ja tam widziałem Miksira martwego. W poprzednim odcinku oczywiście. Jak ktoś nie wie, to niech zobaczy. Moja reakcja myślę bezcenna dla wielu ludzi. Co to jest jeszcze? Niebieski bez po prostu, tak? Tak, dobra. Czyli co znalazłem smerfa, heh. No nie, przepraszam, żarty, głupie żarty. Zobaczcie, czy na pewno, znaczy, wiecie, pewnie ciało już zniknęło, jestem tego niemalże pewien. Dokładnie, bo ono leżało tutaj. Ale kuźwa... No ja jestem nadal szokowany, no. Znaczy, bo nadal to nagram w ten sam dzień, tak? Zresztą prawdopodobnie widać. Znaczy, wiem, że nie zawsze musi być to, że to jest ten sam dzień, prawda, i ta sama koszulka, może być to równie dobrze, nie wiem, dwa tygodnie później, po prostu akurat taką koszulkę bym sobie wybrał, ale to jakby, no wiecie, o co mi chodzi. No, opad szczeny i totalny, co się kuźwa dzieje w ogóle na tym świecie. Hej. A nie, to nie do niego mamy iść, okej. Okay. Roka już jest i tylko Watras jeszcze nam został. Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Dodatkowe XP. Oto naprawione oko. Świetnie. Możemy zatem przystąpić do odprawienia rytuału. To jest najgorsze, bo nie ma za bardzo takiego, wiecie, dobrej, łatwej, szybkiej drogi. Tak. Jasne, tak, że mam. Oto one. Znakomicie. Dobrze się spisałeś. Takiego zielę zawsze jest dużo. Teraz odsuń się na... Okej, okay, tak. Odsuwamy się. Teraz zobaczcie, co się tu odwala, bo właśnie boję się tych efektów dźwiękowych. Aby nie były one po prostu za głośne. Jak widzicie w ogóle, jak Watras to robi, to jest niebieskie, jak Xardas purpurowe, jak Perokar czerwone, to jest ten dymek. To jest fajne, bo tutaj jakby właśnie odzwierciedla kolory tych bogów, przecież bardziej to z krwawą czerwienią mi się kojarzy Belier, jeśli mam być, albo jeśli mam być szczera, albo z czernią, a nie z purpurą, no ale cóż. A powiem szczerze, to chyba też pomoże temu słonecznemu kręgowi. Tak by the way, właśnie wiecie dlaczego jest słoneczny, bo jeżeli dobrze rozumiem, to jest... W momencie przesilenia rzeczywiście jest słońce. To jest najlepsze, że to jest tak to idealnie wycięte z tych drzew.
Rzeczywiście tutaj tak jakby ten krąg słońca pada tylko i wyłącznie na ten Stonehenge, bym powiedział. Dla mnie to jest Stonehenge. Nic więcej. Znaczy, wiem, że Stonehenge troszkę inaczej wygląda, ale wiecie, o co mi chodzi. To chwilę potrwa, ale więc pozwólcie, że ja sobie pogadam. Wydaje mi się, że to jest też w ogóle bardzo, bardzo fajna... Bardzo fajny element, który właśnie pasuje, bo wiecie, Gothic jest taki dosyć schematyczny, powiedzmy. Bo ma bardzo niewiele mechanik, ale jeżeli coś takiego jest wprowadzone, wiecie, że taka animacja fajna, nagle totalnie to oderwane jest od reszty, to wygląda po prostu ciekawie. I tak jakby, no wiecie, w normalnych grach teraz, tych triplejowych, tak jakby taka sytuacja no, nie byłaby dla nas niczym totalnie nowym, powiedzmy sobie szczerze. Bo tam praktycznie cały czas coś się dzieje. Dziady w Wiedźminie, kolejna misja no, inna w Wiedźminie i tak dalej. Nie było po prostu takiej sytuacji, że wiecie, coś po prostu wypada poza mechaniką. Po prostu te gry dążą nas do takiej doskonałości. I to jest absolutnie, tak jak powiedziałem, dobre już kiedyś. Ale chodzi mi o to, że chcę tutaj to porównać do takiej gry, w której po prostu dzieje się mało, gdzie mamy takie bardzo, powiedzmy, tanie mechaniki, ciągle jest to samo. I nagle mamy taką chwilę, że trzeba po prostu poczekać, aż oni odprawią rytuał. Który rzeczywiście wygląda jak rytuał, prawda? Tylko, że no okej, też prawda, są animacje tylko tego machania rąk w górę. I są te dymki takie, ale tak jakby to jest zupełnie coś nowego, czego się nie uświadcza wcześniej, nie uświadczyło wcześniej. Tak jakby Geraltowi nagle dodać kolejną, nie wiem, mówię tutaj o Wiedźminie, bo akurat chyba myślę, że najwięcej osób tutaj z tego kanału będzie kojarzyło tą grę. Zresztą jest to gra, w sensie jeśli chodzi o RPG z tych gier, w które przechodziłem, jest to zresztą gra bardzo dobra. Tak jakby no... Tam tak trzeba byłoby dodać Geraltowi coś nowego, coś co zupełnie by wychodziło poza kanon. W sumie chociaż są takie nawet misje czasem, pewnie, znaczy pewnie, no. Ale jakby i tak da się do nich przyzwyczaić. Jakby to nazwać, okej, czyżby już? Nie, jeszcze kończą tutaj ten rytuał. No i to co rzeczy wydaje mi się, że to robią. Patrzcie, myślałem, że telefon mi dzwoni. Kurczę, coś chciałem powiedzieć, a próbuję jeszcze Wiedźmina, kurczę, nie mogę sobie teraz przywołać naprawdę żadnej takiej fajnej misji do głowy. No powiedzmy, że się wiecie, cały czas bijecie na pięści, bo nie zrobiliście tych misji z biciem się na pięści w Wiedźminie, powiedzmy tak. W Wiedźminie Trójce oczywiście, cały czas mówimy o Wiedźminie Trójce. I nagle przychodzi wam takie coś, że bijecie się i nagle macie, przepraszam, jeśli mnie w ogóle trochę zagłusza, bo może mnie trochę zagłuszyć, mogą mi zagłuszyć trochę te efekty dźwiękowe, pozwólcie, że się troszkę oddalę jeszcze od nich. Nie powinno już teraz tak samo głośno być. O, dokładnie, aż ucichło. Jak się bijecie na pięści po prostu w Wiedźminie cały czas, na przykład, nie wiem, przez, albo gracie w Gwinta cały czas i nagle wam, wiecie, dochodzi coś zupełnie nowego, że zamiast grać z kimś Gwinta, nagle... Okej, to było bardzo niepokojące. Nagle zamiast grać z kimś Gwinta, bo wiecie, macie mieć Gwinta, albo gracie i nagle jest totalna, wiecie, jest środek meczu, nie skończyliście jeszcze, ale nagle jeb i wszystko się wali, nie? I wiecie, i tam nie, jacyś bandyci wpadają. Czy tam opryszki. To było na przykład zajebiste, moim zdaniem. To jest takie właśnie mniej więcej to samo co tutaj, tylko że może tutaj trochę przesadzam, bo tam to jest takie po prostu, wiecie, wykorzystanie sytuacji, taki nagły zwrot akcji. A tutaj mamy po prostu jakąś taką nową mechanikę, która wygląda chyba w miarę okej, dobra. Wiecie co, nie, oni to już za długo robią. Moim zdaniem, bo już chyba za 2 minuty minęły. Już po wszystkim. A, wystarczyło podejść, super. Udało się nam pokrzyżować. Wydawało mi się, że trzeba długo poczekać po prostu. Oko odzyskało swą moc. Rokar wyjaśni ci, jak używać oka, dobra. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Nie, bywaj. Teraz, gdy oko i nosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Super. Wszystkie one są sługami Beliara, ale bezpośrednie rozkazy muszą otrzymywać z tego świata. Tyle udało mi się też Pyro ustalić, okej. Okay. Wracaj do mnie potęgi i wracaj do mnie. Okej, okay, dobra. Jeszcze Pyrokar pewnie coś chciał, co? Nie. Udało się wam. Oko i nosa znów jest całe. Trudno uwierzyć. Że nam się powiodło, okej. Okay. Zaraz tam pogadamy, Pyrokar. Tylko chciałem jeszcze do Watrasa podbiec. Sekundka, bo zauważyłem tego Mixira martwego. Czy mogę coś powiedzieć? Dzięki. Zachować, okay, porozmawiać. Mam. Ja porozmawiam z Pyrokarem. A co jeszcze mogę? Czy mogę ci powiedzieć o tym Mixirze do jasnej ciasnej? Nie mogę. Wtedy mogłem przekazać datek na świątynię Adonosa. Hej, ty! Czy jest jeszcze coś, czym powinienem się zająć? Okej, naładowanie okolin nosa oczywiście. Nie czasu na drobiazgi! Rozpraw się raz na zawsze z tymi przeklętymi smokami. Takie kurzony na te smoki. Proszę, oto oko. Pamiętaj, że nim zaatakujesz smoka, z nim porozmawiać, okej. Potęga oka zmusi smoki do rozmowy z tobą i nie pozwoli im skłamać. Tak długo, jak będziesz je nosił, będzie cię chronił przed smoczymi atakami. Naprawdę? Jego moc nie jest jednak nieskończona.
i musisz je co jakiś czas napełniać dokładnie co rozmowę. Energią. W tym celu połącz na stole alchemicznym esencję smoczego kolejnemu serca, tak. Dzięki. Masz pamięta, okay. Wszystko, czego potrzebujesz. Ruszaj w drogę, zostało niewiele czasu, okej. Okay. W takim razie, moi drodzy, rzeczywiście ruszymy w drogę. Nawet powiedziałbym, że niezwłocznie wręcz, ale... Znaczy, dobra, nie, ruszymy w sumie niezwłocznie. To tak, przełęcz. To sobie odznaczę. Majątek ziemski, górnicza dolina. Przełęcz Korinis. Wtedy sobie, wiecie co, parę jeszcze tych ustawię, ale tak, najpierw chciałbym zacząć od czegoś innego. Najpierw chciałbym zacząć od tego, że pójdę tutaj sobie z powrotem... przepraszam. Na spokojnie, na tą farmę. Odpocznę sobie. Zrobię sobie taki drobny chillaucik po tym wszystkim, co się tutaj zaczęło dziać. Co się w sumie stało. Zrobię sobie taki drobny chillaucik, jak powiedziałem. A następnie dopiero pójdziemy do przełęczy w sumie. Spróbujemy się też pobić z orkami. Czemu by nie? W sumie. Przecież wiedział o tym wcześniej. To jest strasznie teraz wolno, mi się wydaje, że biegamy przez to, że cały czas tam biegają na tym, wiecie, rzeczach. Tak, przełęcz górniczy nie jest mi potrzebne. Na miasto portowe nie, Xardos nie. Deportację do zamku, to mi się przyda. I coś jeszcze jest potrzebne. A, ja mam runę te. A, nie mam chyba kręgu. No właśnie, kręg pierwszy magii jest potrzebny do tego. Szkoda, wiecie co, żałuję tego, bo tak mnie boli troszkę. Bym się do tego zabrał. Ja na przykład bardzo chciałbym mieć możliwość tworzenia tych szkieletów goblina, bo ja na przykład bym sobie ich potworzył, nie wiem, z 10 albo coś i wiecie, i miałbym w to wywalone. Okej, ale chciałem użyć łóżka. No ale się zastanawiam, czemu te dwa łóżka są obok siebie. Tym bardziej, że to jest ten gość teraz w środku. Nie ma też żadnej kobiety. Wiecie co mi chodzi, tak jakby... Tak, mam tutaj pewne dziwne podejrzenia. Ale cóż, mniejsza. Znaczy, czartuję sobie tak, spokojnie. Proszę mnie tu nie oskarżyć o nietolerancję, tak jak powiedziałem, no już ostatnio, kilkukrotnie chyba. Trzeba podkreślić, że wszystko jest żartem i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Wilku, czy możesz mi coś powiedzieć ciekawego? Po porządku? Tak. Cisza i spokój, kurde. Tak, dopiero niedawno atakowały te istoty i patrzcie, nagle przyszli najemnicy i ciszej spokój, nie? Ty też zwykły najemnik? Tak, okej. Okay. Chcę się upewnić na 100%. W takim razie idziemy na przełęcz, moi drodzy. Daleko już nie ma. Ja bym wam coś ciekawe, że pewnie tutaj chciałbym użyć tej pewnie... Żartuję sobie teraz. Chciałbym użyć tej teleportacji, wiecie, na przełęcz. Ale wiecie co, pewnie by mi napisało, że jest za daleko. W sensie chodzi mi tak, wiecie, na przełęcz, że po stronie górniczej doliny. Znaczy zawsze można powiedzieć, że to jest, nie wiem, tam przez pasmo górskie całe trzeba przejść, bo z tego co mi się wydaje, tutaj pasmo górskie właśnie oddziela też górniczą dolinę od Korinis i jest tylko ta przełęcz jedna. Jedyna jako przejście takie rzeczywiste, znaczy i oczywiście to ukryte przejście przez kopalnię. A wydaje mi się, że to są jedyne przejścia, które są aktualnie dostępne. W ogóle chciałbym teraz już ten ciężki pancerz łowcy smoków. Przy okazji, zapiszemy sobie tutaj i spróbujemy sobie, tak jak powiedziałem, powalczyć z orkami. Mamy jeszcze trochę czasu, bo ja nie wiem, co ja robię w tym gotiku. Już się pierwsza zbliża, jak nic, jeśli już nie jest po pierwszej. A ja, kurde, bawię się w gonienie tej bezim. Trzeba pamiętać o pierścieniu, bo to jest w ogóle myśl numer jeden, którą trzeba zapamiętać, jak nic. O, jaki ładny cień, ale nie wiedziałem, że tam będę miał taki cień na twarzy. Śmieszny. W sumie rzeczywiście. Dopiero teraz się zorientowałem, jak jest mój softbox w ogóle ustawiony. Tam go ustawiałem, ale nie pamiętam jak. Okej, to jest jeden ork. Chyba ich dwóch nie dam rady, no właśnie. Znaczy nie dam rady po ich pojedynczo wziąć. Będę się musiał bić z nimi naraz. Na razie jeszcze nie mam na nich. O kurde. Więc to chyba było dużo szczęścia, patrząc na to, ile im krytyków walnąłem. A szczerze? Chcę spróbować. Znaczy, najpierw sobie zapiszmy. Bo ja wiem, co tam się stanie, jak my tam pójdziemy. Właśnie. A się tego się spodziewałem, znaczy pamiętałem o tym. Właśnie, ale to będzie koniec. Tak wy wiecie, ja jestem już niezły. Ale szanujmy się. Nie jestem aż tak dobry. Znaczy, wydaje mi się, że po tym, jak teraz już zrobimy górniczą dolinę, to w tym momencie już dużo nam nie zostanie. Znaczy, po tym jak teraz już zrobię. Znaczy z pojedynczymi orkami, jak widać, dajemy sobie radę. Myślę, że do 3 orków jestem w stanie na siebie wziąć i z nimi walczyć. To jest takie maksimum, które jestem w stanie jakoś tam zrobić. Więcej na razie nie. Czekam na razie na lepszy pancerz przede wszystkim. Tak mi się wydaje. Znaczy przynajmniej to było najlepsze, co mi się wydaje, że jest powiedzmy dostępne dla mnie. Przejdziemy teraz do górniczej doliny. Jak zyskamy ciężki pancerz łowcy smoków, bo pewnie go zyskamy, to spróbujemy się z orkami jeszcze bardziej pobić. Spróbujemy też odzyskać sakiewkę Diego, tylko nie wiem, na ile nam się to uda. Czy mogę spróbować już teraz, ale szczerze, tam jest
bardzo wielu orków i boję się, że to się dla nas dobrze nie skończy. Gdyby się okazało, że jest noc, to po prostu, znaczy w sensie, jeśli tam przejdziemy i będzie noc, to spróbujemy jeszcze po prostu inaczej do tego podejść i po prostu się przeteleportujemy do zamku, prześpimy się tam, wrócimy do przełęczy i spróbujemy jeszcze raz za dnia z tymi orkami walczyć. Ale wątpię, żeby kurczę się zmieniło na noc. Nie powinno przynajmniej, tak mi się wydaje. Rozdział czwarty, polowanie na smoki. Proszę bardzo, szybki bardzo rozdział trzeci. Wydaje mi się, że też kurczę nie ma po prostu w nim za dużo do zrobienia. Przede wszystkim poszukiwacze, prawda? No i proszę bardzo, jest dzień. Tam są orkowie. Opatrzcie, kto to jest. Łowca smoków. Martwy dokładniej. Szkoda, że jego broń nie mogłem wziąć. Zabierzmy sobie. W sumie jestem ciekawy, czego oni tutaj padli. Tak jakby orkowie może te, nie wiem, przyszli czy coś. Jeszcze raz zapis. Spróbujmy z tymi orkami się tutaj pobić. A dobra, właśnie, bo słyszałem dwa wyciągane topory i to będzie trzymaj orkowie. Teraz bij, weź, bij, ile sił. Nie masz sił tylko. Bij, weź. Trzeba zabić ci. Powiem wam, że jestem w szoku, bo nie spodziewałem się, że ich zabiję. Naprawdę, szczerze, nie spodziewałem się, że dam sobie radę z nimi. W danym orku nic nie mogłem znaleźć, w tym natomiast znalazłem miksturę. Z tymi miksturami znowu będzie trzeba uważać, jak jasnych znaczy jak jasna cholera. Na razie będę używał 70. Boję się, że one mi się skończą bardzo szybko. Że się to dla mnie bardzo źle skończy. Też. Jestem świadom tego też, że zakładam, że ludzie, którzy grają w Livier, na Livierze, znaczy się. Mówię tutaj o tym modzie, który utrudnia w cudzysłowie grę. To, że oni nie będą tak bardzo skorzy do tego, żeby próbować tutaj. Jeszcze raz zapiszmy. Próbować tutaj się bawić właśnie w ten sposób, wiecie, że będą tutaj robić wszystkie misje, po prostu tam jest ciężko strasznie pewnie. Że tak zakładam, no, że jest nawet dużo ciężej niż tutaj. Teraz. Okej, ten się narzucił jeden na razie, więc jest dobrze. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze, bo właśnie o to mi chodziło. Żeby tylko jednego na siebie wziąć. Czego nie walnąłem? Tym dobra, piorunem właśnie chciałem powiedzieć. A powiem wam, że na razie to jest zbyt mało orków, coś tak mi się wydaje. Wydawało mi się, że ich tu jest więcej na dole. To jest jeszcze dwóch. Chodźcie, panowie. Zapraszam do tanga, bo do tanga trzeba trojga. Przepraszam, ja sobie tak żartuję, tak samo jak hej, bo do tanka trzeba trojga. Był kiedyś taki odcinek z Paladins, jak ktoś ogląda to serdecznie pozdrawiam, może kojarzy. To mnie śmieszyło. Kurde, co to było w ogóle? Serio. Szczerze mówiąc, coraz bardziej mnie nie martwią te bugi, że oni mnie atakują jeszcze jak są martwi. Bo to może się dla mnie bardzo źle skończyć kiedyś. Jak sobie na przykład zasejwuję i będę miał dead save'a. Okej, okay, a tutaj widzę, że tych orków nagle ubyło. Wydawało mi się, że ich to jest masa, naprawdę masa. Okazuje się, że wcale ich tutaj nie było. A tak a propos, to jest właśnie ta torba Diego, no widzicie, worek wypchany złotem. Przynajmniej jakkolwiek ona została nazwana. Jeszcze raz podleczmy się trochę, no choćby nam się to, wiecie, nie opłacało i się okazało, że tam na górze jest 5 orków, czy tam 50. Kiedy ja mam tego save'a? Sekundkę? Dobra, chwilę temu jak nie miałem HP. Jeśli tam okaże, że po prostu jest zbyt wiele orków, no to nic z tym nie zrobimy, to po prostu się cofniemy i nie zużyjemy tych wszystkich mikstur, ale, o proszę bardzo, jednak chyba będę musiał zużyć te mikstury, bo mi się wydaje, że tutaj, też nie, po prostu się tutaj wrócę. Ale patrzcie w ogóle, tutaj została praktycznie nowa droga zrobiona, nie? Jestem ciekaw tylko przez kogo, bo tutaj tego nie było. Pytanie, czy to jest niekanoniczne, czy jakoś to zostało usprawiedliwione, szczerze mówiąc. Okej. Orkowojownik kolejny załatwiony. No powiem wam, że jestem w szoku. Bo szczerze mówiąc, wiem, że ich tutaj będzie dużo więcej. Dobra, zapiszę sobie. Nie chcę się po prostu z nimi na nowo bić potem. Kurde. Coś tutaj wydaje mi się, że jest za mało orków. Z całym szacunkiem naprawdę do orków. Coś mi tu śmierdzi. Bynajmniej nie są to orkowie. O kurde, to jest w ogóle coś jeszcze. Jeden jabłkowy, skóra wilka. Oczywiście to akurat jest dosyć oczywiste, że może być znaleziony przez większość ludzi. No nie mówię, że nie. To jest takie dosyć oczywiste, z tego co mi się wydaje. A tak jakby... Coś tutaj mało tych orków. O cholera jasna, to był błąd właśnie w tym momencie. Zobaczcie dlaczego. Już wiem dlaczego wydawało mi się, że tutaj coś jest za łatwo. Wszyscy orkowie są. Je. Spierdalamy! Panowie! Do sił w nogach. To by się dla nas naprawdę dobrze nie skończyło. Widzieliście, ile ich tam było. To jest cały obóz orków, który tutaj blokuje dostęp do przełęczy.
Ciekawy jestem, czy mogę ją oczyścić i wtedy by na przykład mógł Hagen tam wrzucić posiłki. Czy pewnie on z paladinsami, Jezus Maria, już za dużo tych paladinsów. Z paladinami pewnie mógłby w ten sposób tutaj... W ogóle dobrze, że tutaj dodaj kolejny teleport, prawda, że można ten rzeczywiście przejść normalnie. On pewnie z paladinami by sobie tam dał radę, ale możemy mu pomóc w pewien sposób. Też nie, aha, tak, Lord Hagen sobie tutaj nie przyjdzie, he. Już nawet pamiętam dlaczego. Tym bardziej, że jesteśmy najemnikiem. Więc tak się niestety wszystko skończy. Jak się skończy. Ale nie, bynajmniej moi drodzy nie zabijemy Lorda Hagena. Spokojnie. Był on dla nas trochę zbyt dobry mimo wszystko. Więc wiecie, tak jakby to byłby totalny szczyt chamstwa już. No bez żartów. Dobra, tutaj mam save'a, trudno. Ojejku, kocham bez jego surfera. Niestety, ale tak to jest, no widzicie, jak chce się wydrapać po miksturkę. Niestety tam ta drabina już nie istnieje. Się dzisiaj wysłuchać nie mogę. Kurde, chciałbym jakieś rozmowy, bo chciałem się napić, ale szczerze mówiąc chyba niespecjalnie szybko to zrobię. Jak tak na to wszystko patrzę. Ale jest dobrze. Uważam, że jest przyjemnie. Zabiłem kilku orków. Mam duże problemy czasem z odmianą niektórych słów w polsku. Nie wiem dlaczego. Ja już tak mam po prostu. O, roślina lecznicza, kurde. Coś rośnie. To są nie wszędzie. Pełno dziadostwa. Niektóre nawet rosną w powietrzu, dosłownie. Takie śmieszki, heheszki. Ale... Dobra, tędy wejdziemy chyba. Cholera, nie. Tędy? Wezi? Okej, weszliśmy. No bez żartów, że teraz przez tą gałąź nie wszystko. No już ja pier... Wiecie co? Zanim zaczniemy coś głupiego robić, to się boję obejść jego surfera, bo nie chcę mi się czemu tutaj wchodzi po raz piąty. Wejdź tu, proszę cię, bo... Jasnych mi naprawdę... Obchodzenie tego chyba na około byłoby lepszym pomysłem niż robienie tego, co robię. Wejdź, proszę cię, no. Do jasnej ciasnej chcę po głupią miksturę tylko pójść. Możesz z łaski swojej zadziałać? Dziękuję. Chyba. Dobra, zdziało. Jezu Maria, tyle chodzenia po głupią miksturę i to jest pewnie zwykła mikstura many, nic więcej. Tam coś jest? Chyba nie. Bo tą zniknęło już... Przepraszam, znaczy nie zbieram tego po prostu, już mi się nie chce, więc przepraszam was najmocniej też za to. Ale i zniknęło, widzę tutaj część budowli zniknęła. Znaczy została rozsypana pewnie. Tam brama została zupełnie zniknęła po prostu. Nie kotwicę, tylko kołowrót też tam zniknął. Została tylko ta głupia mikstura. Do której się wspinałem przez pół godziny, a ja już tak mam, a właśnie, przy okazji zasejwujmy sobie cokolwiek. Moi drodzy, patrzcie, kogo tutaj spotkamy. Cały oddział, kuźwa, łowców smoków. To nie mały oddział, bo to jest 6 osób. To naprawdę nie jest mało, tym bardziej, że w zamku, nie wiem, jest około 30-40 chyba, max. Patrzcie, kogo tu mamy. Widzę, że przyłączyłeś się do łowców smoków. Poszedłem z Sylwiem do Górniczej Doliny, bo nikt nie zna okolicy lepiej ode mnie. A, to jest Sylwia w ogóle. Zresztą chciałem sam rozejrzeć się. Ciekawe. W sytuacji. Nie wiem, wiesz, co ci powiem? Tak, coś tu się szykuje. Pierwszy raz się napiję, bo naprawdę jest co gadla. Nie zdziwiłbym się, gdyby Garont i jego paladyni zostali do tej pory wybici do nogi. Nie mów, że to nieprawda. Naprawdę w to wierzysz? Zamierzasz teraz robić, w sumie to jest dobre pytanie. Co zamierzasz teraz robić? Najpierw pójdę z chłopakami do Górniczej Doliny. Potem pewnie się stąd ulocznie. Muszę się dowiedzieć, co planują orkowie. Trudno mi w to uwierzyć. Okej, do zobaczenia. Uważaj. Podajmy się zresztą. Okrun. Rozumiem, że nie chodzi ci o wodę. O wodę, ale przez zamknięte. Kiedy przez pewien czas nie mam się czego napić. Dobra, alkoholik po prostu. Proszę, weź to. Proszę, weź to. Nie może tak dalej być. No, dzień młode. Mogę młodeć tego. Szybkiego śledzia albo coś. To by lepiej. Nie trzeba mi więcej głowy. Tego mi było trzeba. No. Albo grogu mu dać najlepiej. Nawet nie wie, jak się co mogę dla siebie zrobić? Przecież wiedział o tym wcześniej. A tak w ogóle, co tutaj robisz? Nie mam pojęcia, go z nimi, bo zobaczcie, mamy mało czasu, ale myślę, że to będzie najfajniejsze takie. Nie obchodzi mnie to, dopóki mam coś do picia. Okej, czy wiesz, gdzie są smoki? A co będę z tego miał, jeśli ci powiem? Nam się w sumie przyda. Wciąż mam butelkę ginu. Nie mówili. Za dobry trunek gotów jestem walczyć ze wszystkimi smokami świata. Okay. Zachowam ją na się to i owo. Dobra, gdzie są te smoki? No dobra, przejdź. Oczywiście nie znam żadnych szczegółów. Są cztery, to my też wiemy.
nad najwyższą górą widzieliśmy czerwoną. Przysięgam na moją matkę. Dalej? No, oczywiście, w nocy przysięg... A to tylko tyle wie. Co, dlaczego masz mnie nauczyć? Ci pokazać, ponieważ jesteś... Widzi i słyszy się to... To jest droga, na razie. Za drogo? Przemyśl. Było dokładnie tak, jak kiedyś tam, może. Masz coś do picia, trzyma jeszcze. To było oczywiste. Zobaczymy, czy coś nam to da. Czy może za tą kolejną butelkę dam może więcej informacji, cokolwiek. Czuję się znacznie... Ciągle to samo. To mogę przenosić góry, okej. Okay. Oczy w nocy się... Okej, okay, nie. Cały czas ta łuna. No to nam nie pomoże już więcej. Beef. Chyba będziesz szedł na smoka na bagnie. To naprawdę najgłupsze. Przynajmniej nie chodzi mi o to, że idziemy na smoka na bagnie, na bagnie. A już wiem, gdzie jest czwarty smok. Tej twierdzy, w której był Lester. Ode mnie tego nie dostał. Nie mam pojęcia w sumie. Nie mam pojęcia. Czekam, aż coś się wreszcie stanie. Takie łatwe. A co ma się stać? A co ma się stać? Ode mnie tego nie dostał. Stary, naprawdę nie jesteś specjalnie bystry. Dużo by mnie to kosztowało. Gdybym to wiedział, to bym nie musiał czekać. Przyszło mi to. I co może się zdarzyć? Działasz mi na nerwy. Słuchaj, nie obchodzi mnie. Żeby coś się stało. Więc czemu czegoś nie zrobisz? Czegoś nie zrobisz. Więc z nim zaraz pobijemy. Przestaniesz zadawać. Nie można na tym. Jeśli będziesz tak bezczynnie czekał, to nic się nie stanie. A będziemy się z nim bili. A będziemy się z nim bili. O, biją mnie czy jego? Jego biją. Nie robi. On się nie robi. Jak to jest być najemnikiem? Hej, podejdź tu. Czego chcesz? Dzięki Dolina za złoto, mój ty bohaterze. Bez odpowiedniego ekwipunku nie dasz sobie rady, okej. Na przechowanie. Zgadłeś. Dobra, dawaj go. Co masz tam ciekawego? Masz miksury, dobra, niedużo, ale jednak. To przecież oczywiście. Sześć osób, które w niego nawet zaczęły wbijać miecz. To zależy. Za ile chcesz? Sam. Dobra, w sumie to wiecie co, i tak mnie raczej nie boli to za bardzo. Tego jest więcej. Dobra, dawaj, masz. W zamku o smoka, dawaj, co masz o smoka? Smoki to pradawne, jednak okay. Upłynęło już ponad stopień. Krew jest gorąca. Dobra, nic więcej? Kurde, myślę, że coś nam więcej powie. Z Maria Beef. Ja pierdykam. Co oni mu zrobili w ogóle? Godar. Co? Skąd pochodzisz? Pochodzimy z miasta. Miasta, tak, nie będzie. Rozumiem. Z miasta. No widzisz? Masz. Łyknij sobie. Dostaniemy piwo, o spoko. No, będzie od razu myk. Na jednego. Co tutaj robisz? Słyszeliśmy o polowaniu na smoki, więc spakowaliśmy, ale jeśli tu mam być szczery, to smoki, smoki mają złoto. Z pewnością. W sumie pewnie. Znaczy w sumie to tak, ale tak mówię pewnie ze strony Beziego, bo on w sumie jeszcze o tym nie wie. Co wiesz na temat smoków? Znam jedynie bajki i opowiadam. Dziewice, złoto. Złoto, zienia, ognie, bla bla. Dokąd zamierzasz się teraz udać? Nie mam pojęcia. Ciągle się jeszcze zastanawiamy. Mógłbyś udać się do zamku. Za nic nie zamierzam wylądować. Okay. Z powrotem w więzieniu, okej. Okay. A co z orkami? Cały zamek. Próba zdoczone, przedarcia okay. się to szaleństwo. Da się walka już po tobie, okej. Doprawda. Gdzieś w więzieniu. Zostałem aresztowany za kłusownictwo. Za dwa nędzne kuliki. No tak było już w średniowieczu, moi drodzy. Dostałem tak, okay. za to 10 lat. Okej, okay, to jest chore. I to wszystko? No nie. Broniłem się, kiedy mnie schwytali. A, no chyba, że tak. I? Nic na to nie mogłem poradzić. Ten facet się potknął i wiecie, sam skręcił sobie kark. Wiecie, że za lat, wiecie, miałem takie naprawdę. Wow. Ale się nie wiem, czy było tak, że rzeczywiście się za kustownictwo można było pójść do lochu na jakiś czas. Bo upaść wysoką grzywnę. Nie powinieneś był pozwolić, aby cię złapali. Założę się, że ty nigdy nie byłeś w więzieniu. Co? Pozwól się więc, pomylił. Że pokażę ci. Co możecie spotkać? Czemu się wszyscy chcą bić ze mną? Czy ten po prostu umarł, bo umarł? Czy dlatego, że po prostu jest zjebany jakiś? Skrypt się może popsuje. Przecież ja zabiję połowę tych chłopców smoków. Ja przepraszam. Ja przepraszam, naprawdę przepraszam. Chwila. Nie do ciebie, Cygon. Do tego gościa spadać, póki... Dobra, już nie ma złota, nieważne. No, przynajmniej masz jakieś złoto. Jezus Maria. Zajmę się twoją bronią. Jezus Maria. Było sześciu łowców smoków.
Zostało czterech, bo dwóch się ze mną chciał bić. Czy ten też będzie chciał ze mną bić i będzie chciał, żebym go zabił? Ej, tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że... Wypraszam. Ja tego nie zrobiłem specjalnie. Po prostu to jest bug, wydaje mi się. Oni normalnie powinni z nami bić jeden na jeden. Nie wspominając już o smokach. Potraktuj to jako przyjacielską radę i lepiej stąd zniknij, dobra. Czy możesz mi powiedzieć coś, czego bym jeszcze nie wiedział? Niepotrzebny nam tutaj mięczak, mdlejący po usłyszeniu najcichszego. Naszego bąka, okej. Trzeba mniej więcej kłopotów. Co, to jesteś szefem, tak? A czy wyglądam na szefa? Nie, okej. Kiedy Sylwio próbował odgrywać rolę szefa, bardzo szybko pokazaliśmy jemu i jego koleżkom, czyli Sylwio dostał pierdol po prostu tutaj. W końcu opuścili nasze towarzystwo. Mam nadzieję, że Sylwio skończył w zupie. A, czyli Sylwio po prostu gdzieś poszedł dalej, okej. Znowu się zbugało dźwięk, nie wiem, czy słyszycie. Mądrala. Pewnie myślisz, że zabijanie smoków wymaga... Bla, planowanie i tak dalej. Dopiero gdy wiemy, gdzie się znajdują... Możemy przystąpić do ataku. Znasz już moje zdanie. Jak zamierzasz przejść obok... Wybaczcie, to pomijam, bo to jest po prostu nudne. Takimi szczegółami będziemy się zajmować później. To jest szczegół, bardzo szczegół. Ty pewnie nie potrafisz znaleźć nawet ślepej owcy. Co? Czy... Trudno mi w to... O kurwa. I co? Z tym szacunkiem, ale teraz chyba trzeba wyciągnąć broń. A podejść tu. I właśnie zabić chyba trzeciego owce. Jak zabić połowę owców smoków? Czy to jest bug? Powiedzcie mi, że to jest bug, bo ja będę kisnął po prostu, jeżeli tak się da po prostu zrobić. No, no mogę. Przynajmniej masz Kjorn to się śluby. Wzbogacił nieźle. Zajmę się twoją broń. A pierdykam. Sześciu owców smoków zostało trzech. Znaczy łącznie zbędziemy to 7-4. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Ja pierdolę. Nie, ja przepraszam, ale kisnę w tym momencie. Co tu się odwaliło? To jest spukowany dźwięk. Co tu się odwaliło? Przecież to jest piękne. Przecież to jest piękne. Nie, przepraszam, że teraz pobiegnę jeszcze kawałek w dół. Wiem, że już powinienem kończyć, ale pobiegnę jeszcze kawałek w dół. Potem pójdziemy do tego gościa tam, w zamku. Jeszcze tyle zrobimy w tym odcinku. Troszkę go przedłużymy, ale... Szczerze? Ale mi się kurwa japa cieszy. Tego co się stało, tak dla beki po prostu. To było tak głupie. Czemu ja to zrobiłem? Nie wiem. Po prostu chciałem się z nimi pobić. I najlepsze jest to, że kiedy ja ich atakowałem, to wszyscy się inni na nich rzucali. Wtedy to wiecie co jest najlepsze? Że tych, których zabiłem wcześniej, na tych, znaczy ci, którzy byli zabici jako pierwsi, myślę, że sobie tutaj walnę potionka jednego przynajmniej. Bo myślę, że mi się przyda, bo to jest jeszcze jaszczur i potem chciałbym jeszcze pójść do orka i kurczę, może jeszcze na tam, gdzie był Quentin. O cholera, może jednak nie będzie takie łatwe, jak mi się wydaje. Dobra, spróbujemy przynajmniej. Zobacz, czy coś z tymi jaszczurami sobie poradzę już teraz. O cholera, nadal tam walą całkiem sporo. Można się z nimi pobić, ale myślę, że wiecie co, zrobimy to kiedy indziej, bo nie chcę mi się teraz. Jeszcze tam jest jeden ork, potem jest jeszcze ten Quentin, znaczy był tam ten były obóz Quentina. Chciałbym zobaczyć, czy on w ogóle tam jeszcze stoi. Więc wiecie co, po prostu użyjmy... No to mamy gdzieś tutaj chyba ten. Właśnie nie mogę zapomnieć o tym, że muszę używać tego. Okej, nosa. Muszę mieć wyekipowany przynajmniej. A to coś jest jeszcze ciekawego? Chyba nic już, co by nas interesowało. W sensie na tych półkach. Znaczy na półkach i w ogóle wszędzie tutaj, więc... Pójdziemy do oddamy ten pierścień, no i potem... Znaczy pierścień już żeśmy oddali raz, ale po prostu ja o tym zapomniałem chyba? Czy nie? Aha, ja tego nie oddałem ostatecznie na odcinku, okej. Byłem, oddałem to na tym nieudanym dobrze, odcinku. Że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. To jest to, kur... Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cału. Okej, trzymaj. Proszę, przynoszę ci pierścień Tengrona. Powinien cię ochronić. Właśnie. Ten... Co? Dobra. Wiesz co to za pierścień? Dostałem nagrodę za odwagę w bitwie, okej. Mówisz, że chcę go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa... Tak się stanie, jeśli taka jest wola Inosa, okej, to jest wszystko. Hej. Właśnie, pytanie jedno. Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach, gdy nagle zasnął. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał i zniknął w ciemnościach. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc w stronę orkowskiej palisady. Czemu orkowskiej? Orkowie powinno być powiedziane. Chroń nas, Inosie. Okej. On nie będzie żył, coś tak czuję. Ale w razie wypadku to jest fajna informacja. To jest chyba kolejna misja, nie? Tak, zguba w ciemności jest. Hej. Karolot chyba nam nic nie pomoże, nie? Właśnie, pytanie o to.
to diabli. Mówię ci, wystarczy, że odwrócisz się na moment i wszystkie twoje rzeczy znikają. Ktoś cię okradł? Właśnie, to zrobię może misję jeszcze dla niego. Nie, właśnie, tak przedłużam, ale cóż. Do kieszeni 20 sztuk złota. Oczywiście, że coś ukradli, idiot. Mówię ci, niech to. A co straciłeś? A więc moją sakiewkę. A teraz znajdzie się. Niech no ty. Okej. Już. Mogę mu jakoś pomóc? Kradzisz. A, twierdzi, że ukradli moją łowcę smoków. To jest ciekawe w ogóle. A bo tutaj są łowcy smoków. Jezu Maria, wiecie co, tutaj jest za dużo rzeczy do roboty. Przepraszam najmocniej. A jeszcze zapomniałem, że są jeszcze łowcy smoków właśnie w zamku. A więc na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli macie co robić z pieniędzmi, to dajcie, jeśli macie co robić z wolnym czasem, zapraszam was na naszego Discorda. A ja się z wami żegnam, bo naprawdę tego jest już za dużo. Do zobaczenia i na razie.